Cześć wszystkim. Jesteśmy teraz we wsi Wolaska Dubowa na Słowacji. Dzisiaj idziemy na Wielki Chocz. Tatry musieliśmy sobie odpuścić, bo są złe warunki pogodowe. No i dzisiaj padło na Wielki Chocz. W tej wsi jest oznaczenie, można zjechać na parking, ale no jesteśmy w zimie, jest cały zasypany i musieliśmy zaparkować przy cmentarzu. To są miejsca wolne, także nie ma problemu. Za kościołem jest cmentarz i tam można sobie samochód zostawić. Dzisiaj ma trochę wiać, no ale to może u góry nie być aż tak strasznie zimno. No i idziemy, zobaczymy jak to będzie po drodze. Wchodzimy niebieskim szlakiem na góry. Wielki Chocz. Wolaska Dubowa. Przed nami ładne skałki. Może ktoś przed nami szedł. Jest trochę przetarte. Takie skałki ładne. No i mamy janosikowy stół, tylko zasypany trochę śniegiem. No i idziemy dalej. No i doszliśmy do polany. No i pada śnieg. Ja widzę to. Start na polana. No idziemy. Dobra, idziemy dalej. No i mamy hotel. Tak się nazywa hotel. O, to zimno się zrobiło. Wow. Jest, wszystko jest. Tak? A i u góry się śpi, tak? No, jasne, chyba. No. Zimę to trochę zimno, no nie? No, jest, to jest. To oni chyba wracali stąd, no nie? Ej, no popatrzcie, wszystko jest. O, łóżka są nawet. Prycze. Nieźle. Nieźle. Na dywan. Nie wiem, czy to nie jest to jest. No i tutaj mamy takie rozwidlenie. W ogóle wariant chyba zimowy, ktoś tak wydeptał, że tędy jest ścieżka do góry. Pójdziemy w lewo do czerwonego szlaku. No i tam dojdziemy tym czerwonym szlakiem do Wielkiego Chocza, a będziemy po prostu schodzić później tutaj tą ścieżką, czyli zielonym szlakiem. No tak idziemy po prostu zielonym, no zejście po prostu w bok. Są tak ścieżki wyrobione, czyli idziemy sobie na lewo do góry i później na w prawo na czerwony szlak musimy wejść. No i tutaj po drodze mamy takie oznaczenie, także na dół coś jest przetarte. Wyszedł Wysny Kowin.
Jasenowa w prawo. Tam na dół do tego hotelu, co byliśmy. No i teraz idziemy ciągle do góry. Musimy dojść do czerwonego szlaku. I mamy takie widoki śnieżne, zimowe. A przynajmniej też jest tam. No i wchodzimy już na wielki chodź. Łańcuchów trzymać, takie łańcuchy są po bokach. Jest wyślizgane strasznie. O, muszę włączyć kamerkę, bo nie wejdę tak. No idziemy teraz tą ścieżką. Już mam niedaleko. Zaśnie po lewej stronie. Może będą u góry widoki ładne. No i jesteśmy na wielkim chodzu. Weszliśmy. Ale chodźcie, tak chodzimy już. Bartek! Jak to? Dobra, dziękuję. Na pewno ciepło? O, jaki fajny. Ty idziesz? A, to idę też. Wie coś? Chyba nie. Jesteśmy na wielkim chodzu. Zrobić upominę, czy nie? Marcin, będziesz w filmiku. Kupią. Musimy zejść. No, Marcin, idź. No idź. Nie no, musimy zejść tam, bo tu jest za zimno. Zamarzniemy. Co, i tym samym szlakiem schodzimy, no nie? No tak. Innego wyjścia nie ma tam, nie. No właśnie widziałam, że... A ciekawe, ta druga ścieżka gdzie ona szła? Ta tu, bo teraz widzę, nie? No ciekawe. Oni tam tutaj za skałą można się schować, oni tam siedzieli. To jest takie miejsce, co tam się napijemy. Herbaty. Czekał to ślisko. Kamerę muszę włączyć. Przejeżdżę. Tak zawiało to. Zimno mi w rękę już. Schodzimy tym samym szlakiem, co wchodziliśmy. To jest badian zimowy, tylko ten jest wydeptany. Tam w górę żaden szlak nie dochodził. Tylko ten. To samo. Dzisiaj ludzi teraz chodziło bardzo dużo. Myśleliśmy, że będzie mniej, a malane jest wiele. Jest bardzo dużo. No już idziemy do samochodu. Schodzimy. No szybko się schodzi. Kawałek mamy. Ale wydeptane jest fajnie, dużo ludzi przeszło.